misery. Witajcie, kochani. Naprawdę blisko jest Królestwo Boże. Opowiem wam, co się zdarzyło dzisiaj. Byliśmy w lesie. Piękny, niezwykły zakątek. Taki, jaki możecie odczytać ze zdjęć. Przytuliłem się dziś do wielkiego drzewa, jednego ze strażników tego miejsca. Zanim zacząłem mu błogosławić, przerwał mi i wskazał na nieodległą czasoprzestrzeń. Zobaczyłem, poczułem, zobaczyłem w sercu, jak zbliżają się aniołowie Pana na żniwo. Przychodzi Pan. Nie ma potrzeby mówić nic więcej. Drzewa wiedzą to i cieszą się. Są przygotowane na przyjście Pana. Odczułem, że stworzenie czeka na przyjście Pana. Staliśmy tak koło siebie, w ciszy, myśląc o przyjściu Pana. Wierzę, że zwierzęta zaczynają to odczuwać. I myślę, że powinniśmy je obserwować, bo wkrótce zaczną się jeszcze dziwniej zachowywać. Dlaczego dziś o tym mówię? Bo chciałbym, abyś wiedział, że nie tylko ty, nie tylko ja, nie tylko człowiek czeka na przyjście Pana, ale czeka całe stworzenie. Cała ziemia jęczy i wzdycha, czując, że przeczuwając to, co ma nastąpić. Bo stworzenie wie, że będziemy odrodzeni do chwały, a wraz z tym na nowo połączy nas miłość. Ta miłość, której wzmiankę widzieliśmy w filmie Noe. Oczywiście, jeśli chodzi o Noe, a nie o sytuację, gdy gdy pokolenie węża zabijało zwierzęta i się karmiło nimi. Na nowo połączy nas duchowa miłość, piękna miłość, naturalna więź, którą zatraciliśmy. Jesteśmy przeznaczeni do chwały Bożej. I mówił o tym Paweł w liście do Rzymian. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić, bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych, czyli nas. Stworzenie zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. List do Rzymian 8. Kochani, całe stworzenie czeka na przyjście Pana, wraz z Nim odrodzenie ducha każdego człowieka. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że nowy człowiek, odrodzony człowiek będzie miał innego ducha, ducha miłosierdzia, ducha łaski, będzie promieniował miłością do zwierząt, a one to odczują. Zanim jeszcze to nastąpi, one już będą blisko Niego, blisko człowieka. Pisał o tym Izajasz w przyjściu Mesjasza Króla Sprawiedliwego. Mówił: i wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrość z jego korzeni i spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni pańskiej, nie będzie sądził z pozorów, ni wyrokował według pogłosek. Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swych warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem. Pantera z koźlęciem razem leżeć będą. Cielę i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie. Młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na noże kobry. Dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. Kochani, to już blisko. Tak będzie w Królestwie Niebieskim. To świat bliskiej przyszłości, gdy znajomość Pana, Duch Pański, łaska Pańska przepełni cały świat i nie będzie lęku. Nie będzie chęci mordowania jedni drugich i zjadania. To wspaniała wizja. To nasze dziedzictwo, które zostało nam zabrane, a będzie nam oddane. Ziemia i całe stworzenie żyjące w boskiej harmonii. Pomyśl tylko. I pamiętaj ten obraz.
karm się nadzieją, zaopiekuj się braćmi mniejszymi, zwierzętami, ciesz się z drzewami i jak tylko możesz chroń przed trudami najbliższego czasu. To ważne, byś teraz osłaniał je przed trudnym czasem żniw, które nadchodzą. Miej w pamięci wezwanie Pana do opieki nad stworzeniem. Bądź prawdziwie na obraz i podobieństwo Najwyższego i miłuj Jego dzieła, które uznał za dobre. Dlaczego? Dlatego, że to jest Twoje dziedzictwo. Niszcząc przyrodę, niszcząc braci zwierzęta, niszcząc rośliny, niszcząc lasy, zabijasz sam siebie. Zabijasz swoje dziedzictwo, okradasz sam siebie. Pamiętaj o tym. I miej w pamięci wspaniałą, chwalebną przyszłość, w której będziemy znowu blisko z całym światem zwierząt i roślin. A jeśli chcesz, to podobnie jak ja, idź na spacer i przytul się do drzewa i posłuchaj, o czym szumią. I mów do zwierząt, jak Franciszek, głoś z nimi radość każdego poranka. Na przekór szarości, która zasnuła ten świat, ty wyjdź i głoś chwałę Pana. Na przekór zgrozie i zwątpieniu, śpiewaj razem z ptakami. Ucz się od nich, ucz się od ptaków i chwal Pana, który jest blisko.